Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galoquero. Po ostatnich męczarniach w końcu przyszedł czas na to, żeby ruszyć do przodu. Mamy Fuel Supply Capsule, mamy MO Disk, ale na razie to ja wam powiem szczerze, że w sumie to bym na razie się może w jakiś sposób przygotował na to, co nadejdzie. Zrobiłbym sobie tak. To bym wyrzucił. Na wszelki wypadek wziąłbym sobie jeszcze Magnum. Ten Magnum to bym oczywiście przeładował. Dobra, i magazynek bym po prostu wrzucił z powrotem tutaj. I też na wszelki wypadek może jakieś herby czy coś. O! Dobra, jesteśmy gotowi, możemy lecieć. Trochę dużo tej amunicji do tego Magnuma, więc wolę już go ze sobą wziąć, bo nie wiadomo, co się tu może wydarzyć. Wiem generalnie, jak napełnić tą kapsułę, ale powiem szczerze, że najpierw jednak mimo wszystko wolałbym się udać w ten niezbadany rejon, bo jedne drzwi zostały mi do eksploracji. A no tak. No, a drugi też. Ciekawie widzę. No jednak widzę, że dobrze zrobiłem, biorąc tą apteczkę. Nie żyję w końcu. Przycisnąłem się. Wow. Super wytrzymałe to jest, widzę. Trusted Shadow and won't budge. No to za amunicją zostałem totalnie w ciemnej dupie. Z raptem początek odcinka, więc... O, coś tu mamy. Assault Grenade. Mamy kolejny ten czytnik, bardzo dobrze. Świetnie. Tutaj niczego nie mamy. Dobra, wspinaj się i leć z powrotem. A, okej. Bardzo fajnie, że dostałem w taki sposób. Amunicja do shotguna, bardzo dobrze. Gdzie ja w ogóle wylądowałem? Nie bardzo rozumiem. A, bo tu jeszcze jedno było. Dobra, a ja przechodziłem tędy. No i dobra, już więcej nie mam zamiaru mieć z nimi styczności. O.
No teraz niestety nie pozostaje mi nic innego, jak wrócić znowu do skrzyni i się wyleczyć. Pomijając fakt, że można już pistolet w sumie zostawić w schowku. No śmiesznie by było, jakby mnie złapał. Dobra, pistolet zostawiamy. Już nie bierzemy amunicję do Magnuma. Zrobimy sobie mieszankę. Użyjemy. Dobra, zbieraj. Zbieraj. Kombinuj. Świetnie i skombinuj. Dobra, teraz lecimy na dół. Teraz chyba w lewo. Znaczy w nasze lewo, w jego prawo. Jesteśmy w tym pomieszczeniu, gdzie mamy te dźwignie. Świetnie. Co my tu mamy? Zejście na dół. Co to jest tu? Jill. Chris. Jill. Chris. Wesker's the. I know. Can't open it. Just wait, I'll be back. Okay. Aha. No dobra, Jill jest w więzieniu, bo Wesker jest zdrajcą. Ojojoj, no okej. Czyli teraz musimy podejść sobie na spokojnie z tym... z tym czymś. Looks like a refueling device, the capsule. You got the fuel supply capsule. The main ingredient for the fuel appears to be nitro compound. Running could result in fatal explosion. No dobra, czy nie możemy biegać? A nie, tu chyba poszedłem. No, dokładnie.
Mogłem sobie najpierw tamto wyeksplorować, a teraz będę latał tam i z powrotem. A, to nie tutaj też. Za siebie miałem iść. Boże, mi się te drzwi wszystkie mylą. Może się przebiegniemy kawałek. Nie, no bo za daleko już zaszedłem. It's rusted shut. Winda pewnie nie działa. O, jakieś światło bije. Mocne, mocniejsze. Okej. Jakaś maszyna. O, zasilająca. Świetnie, teraz już co mogę biegać. Nie, spadaj. Nie będę z tą walczyć. Szkoda mi amunicji. There's no power to the main elevator. Start it up. The lab self-destruct mechanism. It's huge. Dobra, generalnie uruchomiłem windę. To biega gówno, co to jakieś karaluchy wyrośnięte, czy co to jest? Appears to be the control panel of the elevator. Press the switch. Yes. Elevator is working. Chris! Rebecca! I saw you in the inner garden. I finally caught up. Well, I'm glad you're okay. No more following. Just stay with me, kid. That's my plan, sir. No, czyli ona teraz z nami będzie, okej. Dobra, to są jakieś drzwi, tam niczego nie ma, okej. Wesker. So you've come. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about.
Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And stars were umbrellas. No, rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place, and unfortunately, I had to give up my lovely members of STARS. You killed them with your own dirty hands! You son of a bitch! No. Oh yes, dear. Just like this. Becca! Don't move! You... I don't think you want to die just yet. I have something that's of some interest to you. Co on tam Chrisowi chce pokazać? Serio go wybudzasz? Ultimate life form. Tyrant. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Wesker! Okej. Dobrze, że wziąłem tego Magnuma. Come on, you test tube freak. Chyba nie żyje. What a pathetic way to die. He's holding something. Observation note. The discovery of the G-virus was in fact 20 years after the administration of the primogenitor virus. The prototype parasite which we had delivered from a laboratory in France was administered to the sample specimen. The sample specimen took the parasite without showing any signs of adverse reaction. The lack of any reaction was an unsolved mystery, but now everything is clear to me now. The prototype parasite was incubating in the sample specimen's body for 21 years. Then from that incubating state, the prototype is suddenly mutated, evolved, may be a more appropriate word to describe it. This observation gave me a more insight in my research. Throughout further modification and testing, I was able to derive a method to create the G that surpasses the performance of the T. This was the breakthrough that would change the future of BOW's history. I can't wait to see the look on Alexia's annoying face when I finally announced my research, but unfortunately I'll have to wait a few more years to completely verify my findings. William Birkin. A machine used to compile experimental data. Panel used to release the emergency electronic lock. Release the lock. The electronic lock has been released. Chris! Rebecca, you're alive! Yeah. There's nothing left for us to do here. Let's get moving. Dobra, teraz musimy uwolnić jeszcze Jill.
tam było napisane, że Electronical Lock jest uwolniony tak jakby, więc... No nie wiem, zobaczymy. What is it? I found a file in the lab. Apparently, there's still a lot of Tyrant virus here. We should blow this whole place up. Right. The show must go on. I'll leave that up to you, Rebecca. I'm on it. I'll start the self-destruct system I found a little while ago. It's not like we're out of this yet. I'll see you on the outside. Outside. No, Rebecca. Waleczna dziewczyna. To bez sensu i tak wszyscy poginą. Zostaje nam jeszcze Jill do uratowania. Is released. Jill, sorry I made you wait. I knew you'd come. Let's get out of here. Dobra, w jaki sposób ja mam stąd uciec? Nie bardzo rozumiem. Nie wiem, którędy. Dobra, chyba tędy poleciała. Nie no, na pewno tędy, przecież musi być jakaś winda ewakuacyjna. Nie no, jest tutaj ona. There's no need to go back. A, czyli chyba niekoniecznie dobrze poszedłem. A, tu jest winda, dobra. Shotguna amunicji widzę. Jeden tylko, serio? To jest. Deactivating and releasing all locks.
Nie wiem, użyję tego. Fuse unit. A, bo to trzeba tu wsadzić. Self-destruct system's activated. Good work. Brad's up in the helicopter. Those things are coming. I'll take care of them. But Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. No i obydwie poleciały. Może być i tak. Minuty, jakiś timer leci w ogóle, o co tu chodzi? Co to jest? Okej. Rebeka jak zwykle w opałach. Wypieprzaj. Chris, use it. O. Kill it, whatever it is. To, no nie mam miejsca, dobra. Pięknie i po Tyrancie. You're the man, Chris. The nightmare ends. Helikopter Stars przyleciał z Bradem na czele i odlatujemy z tego nikczemnego miejsca. Cała posiadłość właśnie wybuchła. Tak oto kończy się pierwsza część Resident Evil. Oczywiście pamiętajmy, że był jeszcze Resident Evil Zero, który pokazywał dokonania Rebecca Chambers i Billego Coena. Ech, szczęśliwe zakończenie. Oczywiście, jeśli chodzi o napisy końcowe, nie będziemy ich oglądać. Da się w ogóle je pominąć? Da się pominąć. Chris, you did a fine job. Like taking candy from coś tam, nie wiem. Not in the mood to die. 12 godzin 01 minut. Chris had a new costume. Closet key. No, zapiszemy jeszcze. Jeśli możemy, oczywiście. A, czysty zapis. Jako ukończonej kampanii, tak jakby.
No okej, zdarzy się coś jeszcze, czy nie? Once again? A, jeszcze raz można zagrać. Tutaj też nie mamy niczego ciekawego. Dobra, ukończyliśmy Resident Evil. Druga gra. Po jedynce, po zerówce, przepraszam. Nagrałem wcześniej Resident Evil Zero, teraz Resident Evil pierwszą część. A pomiędzy tymi dwoma częściami nagrałem premiery Resident Evil Village. Także teraz będziemy bierali się za kolejne części Residenta, począwszy oczywiście teraz od dwójki, później trójeczka, czwóreczka, piątka, szóstka i siódemka. Jeszcze kiedy będzie, że tak powiem, premierowy odcinek, nie wiem tego dokładnie, ale zobaczymy. W każdym razie dzięki za uwagę i do zobaczyska na innych również przeze mnie nagrywanych grach. Trzymajcie się.